but the 40 still on me, bouncing around like Lil Jon, thinking about my dead homies, watch out. Witam was, drodzy widzowie, drodzy YouTubianie, na poniedziałku z Jegłenem, gdzie widzowie mają szansę pograć po prostu ze sobą. To jest takie show, które prawda jednoczy naszą społeczność i brać StarCraftową. Tak jest, bo zdajcie sobie sprawę, że ludzi, którzy są poza masterem, jest znacznie więcej niż ludzi, którzy są w masterze. Tak jest, nas jest 98% średnio statystycznie. A zatem to jest show, które jednoczy właśnie tych ludzi, daje nam szansę zagrać po prostu dla jaj, dla czystej zabawy, dla fanów, cokolwiek popadnie, głównie Free for All, Team Battles, Mono Battles, graliśmy dzisiaj również w Mikro Tournament, a zatem mamy po prostu szansę się razem rozerwać. Zatem pozwólcie, że przedstawię nam graczy w dzisiejszym poniedziałku z Jegłenem w wariancie Free for All na mapie, której nazwy już nie pamiętam. A zatem mamy u góry jako żółty Protoss, spawnuje się For Aiu, jego przeciwnikiem będzie to jest za zerk? Cielisty? Ciemnoróżowy. Ciemnoróżowy zerk o nazwie Dominico. Jego przeciwnikiem będzie Protoss. Zielony. Nikodelaus, którego ksywkę cudem dobrze wymówiłem. Jego przeciwnikiem będzie Symbiotic jako niebieski zerk. Jego przeciwnikiem będzie Roller jako akwamarynowy, nie wiem, jako niebieskawy, zgniły troszkę teran. Pamiętajcie, jestem daltonistą. Na dole mamy Przema jako różowego zerga. Jego przeciwnikiem będzie Green Groove, który dla niepoznaki również gra zielonym, ale troszkę inniejszym zergiem zielonym. No i cóż. Natomiast jego przeciwnikiem będzie Sekret, który spawnuje się w sekretnej pozycji. Tak jest. To ja. A zatem, no, mamy pierwsze próby Walla, ale na tej mapie trzeba uważać z tym Wallem, bo to wszystko jest strasznie blisko siebie. Przeciwnicy są właściwie gleich um dieke, jak w reklamie żubra, zatem trzeba uważać, gdzie tego Walla stawiamy i jak tego Walla stawiamy. Roller tymczasem postanawia się w ogóle nie wallować, prawda? No i stwierdza, okej, spoko, nie ma problemu, prawda? Jestem teranem, teran jest imba, w związku z czym nie ma się prawa mi nic stać. Nie czuje się tak pewnie już Sekret, ale on z jednej strony jest, prawda, blokowany przez kamienie. Przez kamienie, które odcinają drogę dojścia do niego, stawia już Forge, stawia Gateway, a zatem mamy taką bardzo, bardzo bezpieczne otwarcie. Tymczasem co robi Dominico? Dominico buduje spawning pool, no i patrzmy, aż 4 spawning pool powstają pierwsze działka. Czy mamy jakieś podchodne działko? Czy ktoś komuś świniaka podpuszcza na tym etapie meczu? Nikodelaus dalej się uluje z drugiej strony swojej bazy, zresztą bardzo słusznie. Pytanie, czy... No nie, nie mamy na razie żadnego świniaka. Czekamy na pierwsze starcie. W sumie na takiej mapie pierwsze starcie to jest coś, co wychodzi bardzo szybko. Tymczasem Green Groove może pożałować tego, że podleciał właściwie tam do swojego przeciwnika. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. Bardzo mocno mógł ten overload oberwać, co zresztą też uczynił. Tymczasem Symbiotic jako pierwszy z graczy bierze ekspansję. A na dworze kibice Lecha właśnie rozwalają stadion na cegły, ponieważ cegły stoją ostatnio bardzo wysoko. W międzyczasie słyszałem kiedyś, że niektórzy z was słyszą, kiedy z tyłu są mecze. Podziwiam wasz słuch, oczywiście. No, i tutaj mamy pierwsze jakieś mikro, nie? Na razie Dominico tylko stawia swojego spine crawlera. Forajur biega tam jednym pojedynczym zelotem na Queena. Jeden pojedynczy zelot na Queena to może być odrobinkę, ale to odrobinkę za mało, zwłaszcza, że wypełzą właśnie mnóstwo zerglingów. Czy mamy jakieś inne starcia? Oj, głos powoli tracę, na razie Nikodelaus. Oj, mało brakowało, przypuściłby zerglinga do siebie do bazy. Symbiotic bardzo ładnie bierze dalej tą ekspansję sobie, podobnie czyni Sekret. Sekret bardzo ładnie, w sumie taka szybka ekspansja we Free for All na tej mapie jest jedną z niewielu półpewnych dróg do sukcesu, inaczej możemy mieć duży, ale tu duży problem. Ruler cały czas siedzi bezpiecznie w bazie, ma bardzo ładnie w newralgicznym punkcie ustawiony bunkier. Nie techuje do żadnych jednostek końcowych. Tymczasem widzimy ekspansję również od Dominico. Dominico bierze ekspansję trochę w takiej bezpieczniejszej pozycji, tam gdzie ekspansję bierze się po bokach. No i zobaczymy. Tak właśnie patrzę cały czas, jak Sokół obserwuje tę minimapę, żeby zobaczyć, gdzie jakieś starcia, ale na razie tylko Dominico wpadł zobaczyć, co się dzieje w bazie przeciwnika. Nic strasznego się nie dzieje.
O, tymczasem mamy atlet podlotowy, Symbiotyk próbował coś zrobić, będzie próbował wtargnąć w drugą stronę, tak jest, tam brakuje linii obrony. Izerging i Symbiotyka wpadają do bazy Nikodelausa, dobrze przeczytałem, Nikodelausa, i padają prosto w linię robotników, daje je na holda, bardzo ładnie. Robotnicy tymczasem próbują coś tutaj mikrować, ale niestety nawet zelotów braknie, zeloty się zblokowały, nie atakują obecnie Izergingów, zeloty robią po prostu z siebie papkę i pośmiewisko publiczne. Symbiotyk tymczasem zadaje bardzo, ale to bardzo duże straty swoim przeciwnikom. Zobaczmy tymczasem, jak wygląda reszta mapy. Symbiotyk bardzo ładnie tutaj wszedł w bazę swojego przeciwnika. Dominiko ma już Roach Warren, kombinuje, jest całkiem bezpieczny. Widzimy, że Secret również dosyć bezpieczny, pomimo tego, że ma dość niebezpiecznego sąsiada, który dalej tutaj sobie ekspuje na dole. Również bardzo ładna lokacja. Tutaj też na razie spięć żadnych nie ma. No widzimy, że na razie najbardziej takim newralgicznym punktem jest ten atak Symbiotyka na Nikodelausa i może za chwilę Symbiotyk wykończy swojego sąsiada. Co więcej, da mu to ogromną przewagę strategiczną, ponieważ jeśli spojrzymy na minimapę, zauważymy, że Symbiotyk będący z tej strony osłonięty Nikodelausem miał dosyć trudny problem, ponieważ był ściśnięty pomiędzy dwóch przeciwników. Tak, natomiast będzie miał dużo wolnej przestrzeni do manewru i do ekspowania, coś co będzie dla Zerga sytuacją wręcz idealną. Nikodelaus próbuje jeszcze się ostatnimi siłami bronić, jakoś tymi robotnikami machać, ale Symbiotyk mu po prostu nie odpuszcza. Czy wleci tam ostatecznie, czy coś kombinuje? No, panie Symbiotyk, co kombinujesz? Symbiotyk kombinuje i przechodzi w layer, tymczasem nie buduje, z tego co widzę, żadnych więcej zerglingów. Po prostu chce wykończyć przeciwnika tymi zerglingami, których ma. Oj, wygląda na to, że Nikodelaus ma jeszcze szansę się z tego podnieść i bardzo, ale to bardzo słusznie. Mieliśmy również mały atak przed chwilką, ale zupełnie odwołane z powodu tego, co się tam działo u Zerga. For Ayur ma bardzo kłopotliwego sąsiada, którym jest jakiś obślizgły robot. Zatem poszedł sprawdzić tam, wiadomo, załadowany w amunicję najnowszej generacji i stwierdził, oj, to nie jest moment, w którym chce się wdawać w walkę. No i patrzymy, co się dzieje na dole. Green Groove atakuje swojego przeciwnika. Ekspansję Przem będzie musiał cancelować swoją hatchery, która tu pięknie powstawała. No, brakło. Niestety Przem nie zabezpieczył się na tę okoliczność. Ma już banningi, które za chwilkę będą gotowe, natomiast tu skancelował ekspansję, ale nie stracił dronka, bardzo ładnie. No i Gringroove tylko wymusił właściwie cancel ekspansji, bardzo ładnie. Tymczasem Symbiotyk wpada do bazy swojego przeciwnika masą Bailingów na wszystko, co się rusza. Oj, ale czy Bailingów starczy? Bailingi wbiegną zaraz w linii robotników, czy robotnicy zdążą uciec? Tak, zdążyli uciec. Jeden tylko Bailing wybiegł, właściwie wybuchł w newralgicznym punkcie. Prawie każdy robotnik został raniony, bardzo ładnie. Bailingi odcinają drogę robotnikom, wybuchają, ale z tyłu brakło. Dalej te Bailingi próbują się tam wdzierać, ale ten jeden Bailing przypadkowy zadał w tym starciu chyba więcej obrażeń niż cała reszta razem wzięta. Bailingi próbują tam dobić, ale wbiegają po prostu w biedny pylon. No, ale Dominiko idzie w sukurs swojemu przeciwnikowi i postanawia dobić Protossa. Czemu miałby nie dobijać, skoro to taki łatwy łup? Tymczasem Secret coraz lepiej to wygląda, ma już dwie działające bazy, jest całkiem bezpieczny z obu stron, tylko nie kontroluje wieży Zelnaga, nie wiedzieć czemu. Na dole tymczasem Przem szykuje się dalej do nadchodzących ofensyw, nic się na razie tam nie dzieje. Roller podobnie, cały czas się szykuje i szykuje, nie wie, że z jego prawej przeciwnicy po prostu się naparzają jeden z drugim i nie wyniknie z tego nic dobrego. No, ale muszę powiedzieć, że Nikodelaus mówi, a tyle czekałem, żeby dostać się do gry. Ach. No niestety, tak to już jest w życiu. W sumie zainteresowanie poniedziałkami z Jagłenem jest zaskakująco duże. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się aż tylu was chętnych do gry, ale cóż, znaczy, że fajnie się razem bawimy i taką tradycję będziemy dalej podtrzymywać. Symbiotyk tymczasem, no, to jest moment, w którym przydałaby mu się trzecia baza de facto, bo na dwóch bazach trochę mógł pohulać, ale to jest moment, w którym przyda mu się trzecia baza. Tymczasem, mamy ładnie odpędzone dropy Rollera. Roller próbował dopiero teraz w 12 minucie zaskoczyć swojego przeciwnika, ale nic z tego nie wyszło. Symbiotyk tymczasem dalej rusza Bailingami i odcina drogę robotnikom. Tak jest, Nikodelausa nie zostało już właściwie nic, niedługo będzie mogła tu powstać kolejna hatchery przeciwnika. Tymczasem Roller
atakuje Przema, który wymaszerował do bazy Green Grove'a i Roller wykorzystuje chwilową nieobecność swojego przeciwnika po prostu bezwzględnie. Co więcej, Green Grove ma mnóstwo mutalisków, z czym nie są w stanie się mierzyć jednostki Przema. No i Przem jest złapany pomiędzy młoda kowadło teraz. Wygląda na to, że tak jest, wypada z gry, Przem zostaje wyeliminowany. Natomiast Roller może mieć poważne kłopoty z powodu obrażeń, które Przemu przed chwilą zadał. No ale to wszystko się jeszcze okaże i powstaje Hatchery Symbiotika. Tam jest jeszcze jeden Zelot. Jeden Zelot wspierany przez działka, no i dwa banningi na jego Zelota po prostu nie starczy. No ale nic, patrzymy co się dzieje dalej. Dopiero teraz For Ayur bierze ekspansję. Tymczasem Secret atakuje swojego sąsiada Greengrove'a, który próbował kombinować na inne fronty, ale za dobrze mu to nie wyszło. Obecnie jego mutaliski są po prostu rozstrzeliwane przez Stalkery. Stalkery są taką strasznie uniwersalną jednostką protosową. Dlatego też nie warto w sumie wymieniać stalkerów na, znaczy mutalisków na stalkery, to obie jednostki są drogie, w związku z czym wymiana jest niekorzystna dla obu stron. Tymczasem Symbiotik również postanawia zaatakować, no ale jest złapany w kulkę protosową, zbyt dobrze mu to nie wychodzi, więc tylko sprawdzi co się dzieje naokoło. Tam też zostanie w ciry, prawda, gdziekolwiek się nie ruszy zostanie w ciry, zatem jego przyszłość wcale nie maluje się w świetlanych barwach. No ale nic, Secret właśnie wykańcza Zerga, wykrancza Greengrove'a. Greengrove tutaj ma jeszcze jedną bazę, próbuje, będzie próbował się ostatni bastion tutaj, prawda, powstaje obrony. Przem! Ma 4 ekspansje. Hell yeah! Tak się bawimy! Tak się bawimy, Przem! Tak jest! Trzymaj tak dalej, chłopie. Tymczasem widzimy bardzo smutną śmierć larw. Roller tymczasem dalej siedzi w bazie. I chyba coś tu kombinował. Roller! Właśnie jak patrzyliśmy na 50 innych dropów, Roller zrobił jednego mega dropa do swojego bardzo bliskiego sąsiada. Oj, nieładnie tak zaiskrzać, prawda, stosunki sąsiedzkie. No, trochę brakło Symbiotikowi tego przemyślenia, że przydałyby się tu jakieś wieżyczki, bo Roller aż, prawda, chciał atakować. Tymczasem Przem, niestety jego bazy niezbyt długo posłużą za blokadę. Tutaj coś jeszcze, jakieś dronki, jakieś coś podchodzą z minerałami, ale Roller zaraz wykończy swojego przeciwnika. Tymczasem kolejne wielkie starcie, Symbiotik rozwala wszystko co ma jego sąsiad, chociaż Nikodelaus dalej trzyma się z jednym sentry, dwoma sentry, jednym zwrotem i dwoma działkami. Tak jest, chłopie, dajesz radę. Symbiotik w międzyczasie zmierza przez środek bazy, żeby napotkać swoją śmierć. Nie napotka grupy stalkerów Protosa, chociaż chyba spotkają się, tak jest. Każdy chce dobić Przema i widzą, Symbiotik widzi i się wycofuje prosto do bazy Rulera z deszczu pod rynne, jak to mówią. No i Secret również się wycofuje, Secret również nie chce walczyć, w sumie obaj są dosyć w takiej pozycji, w sumie trudno powiedzieć, która z grup by wygrała to starcie. Tymczasem dalej Greengrove w tym swoim ostatnim bastionie się trzyma, wybiera tam resztki minerałów, w sumie dosyć sporo ich zostało. Pytanie, co ma w produkcji? 20 zerglingów, ten Greengrove zaraz będzie próbował coś mocnego tutaj przeważyć, próbuje się jeszcze bronić, ale wygląda to, że jego ostatnie budynki za chwilkę padną. Secret tymczasem wrócił się do siebie do bazy, tak jest, bardzo mądrze, nie chcemy poświęcać przewagi dlatego, żeby przeciwnicy mogli nas zerzeć lepiej. Symbiotik dalej biega jak kurczak z ściętą głową przez środek mapy. No i właściwie nie wiemy, dokąd ta gra zmierza. Roller tymczasem bierze kolejną ekspansję, a tam była pilnująca wieży Zenaga, Makro, Hatcher i Przema. Ponieważ Przem to jest gość, który, żeby upewnić się, że będzie miał Zenaga, jak najdłużej stawia tam po prostu ekspansję. No, tymczasem Symbiotik robi całkiem fajną rzeźnię wśród robotników For Ayura. For Ayur oczywiście całą grę gra strasznie defensywnie, w związku z czym nie straci zbyt dużo swoich jednostek, natomiast stracił spore ekonomii. Tymczasem mamy wjazd Secreta, ale czy jest korzystny? Wszystkie jego jednostki są po prostu ściśnięte, ale bardzo ładne sztormy padają na armię przeciwnika i wygląda to, że tak, dobicie po prostu resztek tego, co zostało. Bardzo, ale to bardzo ładnie rozegrane przez Secreta. Wparował właściwie do bazy przeciwnika i zniszczył mu wszystko, co tam się znajdowało. Wygląda na to, że mamy kolejnego wyeliminowanego z gry gracza. Secret bardzo ładnie pozbywa się swojego sąsiada. Tymczasem Dominico całkiem bezpiecznie udaje martwego, ponieważ free for all, jak dobrze wszyscy wiemy, chodzi o to, by udawać martwego. Tak jest, drodzy gracze, nie chodzi o to, żeby kozaczyć, zabijać szybko, od razu, teraz, już, tak! Trzeba udawać martwego. Po prostu. Play dead. I wtedy was przeciwnicy mniej atakują, no ale najczęściej gaszą, puszczają nerwy, no i o to zresztą chodzi, inaczej byśmy nie chcieli tego oglądać na antenie. Zatem jeśli chcecie grać we free for all z Jagwenem,
nie grajcie jakbyście umierali, grajcie agresywnie, tak chłopaki teraz grają. Tymczasem na dole mamy starcie, za starciem Roller wypędza właśnie Green Groove'a. Green Groove stwierdza, ok, tam go nie pokonam, to atakuje Symbiotika, który tutaj nie miał zbyt dobrze pilnowanej swojej ekspansji. Stracił strasznie dużo robotników, co więcej mam mnóstwo zerglingów, co nie daje mu właściwie obrony przeciwko lotnictwu. Symbiotik nie ma obrony przeciwko lotnictwu, pomimo że tak dobrze grał od samego początku gry. I Green Groove, który właściwie żyje na ostatkach, żyje tutaj na dwóch bazach. Jedną bazę Przema przejął, ta jedna baza jest złota, bardzo ładnie. Zatem Green Groove, bo no właśnie załapuje jakby powrót do całej tej rozgrywki. Bardzo, ale to bardzo ładny powrót, który mi się strasznie podoba. Roller w międzyczasie pilnuje się właściwie czego może, trzyma się kluczowo swoich ekspansji. Secret dalej niszczy bazę przeciwnika, nie traci na tym zbyt dużo jednostek. A zatem mamy kolejnego wyeliminowanego z gry. For Ayur właśnie odpada, tak jest. Tymczasem Symbiotik właśnie został złapany. Fungal Grove, wszystkie te pendingi, Fungal Grove, żaden nie dotarł, tylko jeden infestor padł na obronę tego wszystkiego. Niesamowita obrona Dominika, gratuluję, to było dobre, to było naprawdę dobre. Tymczasem Nikodeleus został z jednym budynkiem, z dwoma, trzema, ma trzy budynki, ma jeszcze szansę powrócić. No, a Secret właśnie wyniszcza resztki bazy, no i niedługo będą szykowały się nam te wielkie starcia, prawda? Roller dalej się buduje i buduje i buduje, ma już całkiem sporą armię, ale boi się ekspować. Tymczasem Secret gra bardzo ekspansywnie, co więcej, właśnie podatywały mu taliski, ale nie padł w nie sztorm, bardzo mało brakowało, tam jest sporo High Templarów. High Templary byłyby świetne, no tam był taliski, byłby po prostu genialne. No ale nic, wygląda to, no tak jak miałbym oceniać, kto jest faworytem rozgrywki, Green Groove wygląda bardzo mocno na tego, że wszyscy myślą, że jest martwy, a on po prostu lata po całej mapie i niszczy. Dominiko jest bardzo mocny, dlatego że nikt go nie atakuje, on to po prostu wykorzystuje. Secret jest mocny, dlatego że bardzo ekspansywnie zagrał i bardzo dobrze ustanowił swoją grę. No i Roller troszkę w tyle jakby z brakami w inicjatywie na szarym końcu, natomiast mamy Symbiotika, który niestety był zmuszony do wycofania. No i Dominiko właśnie atakuje Green Groove'a. Green Groove, ujajajajaj, a szlak by to trafił. Green Groove w tak dobrej pozycji był, niestety Dominiko go właśnie eliminuje z gry. No, nieładnie Dominiko, jak tak możesz swojego przyjaciela zerga potraktować? Symbiotik tymczasem postanawia wziąć ekspansję, ale nie wiem, czy to jest bezpieczny moment na ekspansję. Tak patrząc na układ sił na mapie, prawda, wygląda, że wszystko się przychyla zdecydowanie w stronę albo Rulera, albo Secreta, gdzie on ma swoją armię. Tak, jest to potężna armia, chociaż Secret ma jeden poważny problem. Otóż cała jego baza jest zabudowana. Poruszanie się w takiej bazie może okazać się dla niego zgubne i to mocno zgubne. Tymczasem w bardzo prostym ataku Dominiko wyeliminował bazę Green Groove'a. Green Groove wrócił z powrotem do sytuacji, którą widzieliśmy wcześniej. Wszystkie mutaliski, prawda? Wszystkie mutaliski, zerglingi i jego wieżyczki stoją w jednym miejscu. No i dopiero teraz ruszę te mutaliski, by podbić się zerglingów, ale to będzie za późno. Wygląda na to, że zerglingi za chwilkę wpadną w bazę Rulera. Czy wpadną w bazę Rulera? Nie, po prostu sobie stoją. Ale Roller wyrusza na polowanie teran. Oj, patrzy, o, jest łatwy cel, jest jeden łatwy cel. Strzelamy! Ja trafiłem jednego, ja też! Awansowałeś do rangi porucznika. No i zobaczymy, co armia terana wskóra. Musi bardzo ostrożnie się nią poruszać po terenie, ponieważ no, naokoło jest pełno krwiożerczych bestii. Obecnie Roller wypuszcza w całą swoją armię, zostawia bazę niechronioną, niebronioną, natomiast postanawia dobić swojego przeciwnika Green Groove'a i będzie wbijał się przez kamienie. Tak jest, te kamienie padną w rekordowym tempie, u góry są wieżyczki, ale to tak naprawdę nic nie znaczy. Brakuje banningu, brakuje właściwie wszystkiego. Green Groove nie ma szansy przy tym obronić. Grupka mutalisków jeszcze desperacko będzie próbował atakować. No, troszkę medivaków uszkodziła, ale to nie jest wystarczająco dużo. Tak jest, Green Groove wychodzi z gry. I czy Roller okaże mu litość? Nie, nie okazuje mu litość, ponieważ Roller to jest bezlitosna bestia. Mówi spoko, po czym niszczy wszystko. No tak, panie drogi, tam to dużo to nie zostało, jeden Roach Warren, cóż, nieważne. Tymczasem u góry małe starcia, Dominiko i Secret bardzo sobie do gardeł skaczą.
Gdzie jest reszta armii Secreta? Chyba w międzyczasie, jak patrzyliśmy, co się dzieje na dole, u góry zrobiła się mała rzeźnia, tak jest. Obie armie zostały mocno przetrzebione, ale wygląda to, że przewaga nie przesunęła się w żadną ze stron. Secret ma mnóstwo archonów. Archony, czy na archony działa Fungal Growth? Tak, chyba działa Fungal Growth. No, widzimy, że Secret będzie dalej pchać, ale od dołu jest atakowany przez Rulera i teraz może mieć poważny problem, dlatego że armia Rulera jest po prostu och tak wielka i... Oj, Secret zamotał się w swoje własne budynki, poza tym było go 100 razy mniej, w związku z czym Ruler po prostu przetacza się po armii Secreta. No i to jest moment dla Dominico tak naprawdę, żeby Dominico mógł wyskoczyć i zaatakować. To jest jedyna chyba szansa, gdzie będzie mógł mieć armię większą, a przynajmniej równomierną z tym, co ma Roller. Roller ma po prostu wszystkiego za dużo i jeszcze trochę, i właśnie niszczy bazę Secreta, który tak dobrze całą grę bardzo agresywnie, bardzo ładnie pokonywał swoich przeciwników i sąsiadów. No ale nic, widzimy również, że Greengrove odbudował swoją hatchery. Okej. To jest gracz, który już raz zaliczył powrót, czemu by nie, prawda? Czemu by nie zaliczyć powrotu jeszcze raz? Roller tymczasem u góry niszczy już wszystko, Secreta dużo nie zostało. Tymczasem Symbiotyk wreszcie wyczarował jakieś mutaliski, skąd ty to wziąłeś, chłopie? I atakuje Dominika, w związku z czym Roller wychodzi na wielkie prowadzenie, choćby ze względu na to, że tak naprawdę reszta przeciwników walczy ze sobą i to Roller ma szansę po prostu po nich przemaszerować. Roller jest nieatakowany. Roller robi po prostu, nikt nic nie robi, tymczasem reszta graczy traci, cały czas traci w starciach, ale ładny Fungal Growth padł na mutaliski, za dużo sobie nie poradzą. Tymczasem padły sztormy, padły krytyczne sztormy, widzimy, że armia Rollera jest w rozsypce. Roller nie był w stanie przeważyć Secreta. Secreta, który tak naprawdę już armii nie ma. Yes! Secret, dajesz chłopie radę. Tymczasem Dominico, zły i wkurzony, rozgrzany do czerwoności, razem ze swoimi próbami, wyrusza na polowanie, postanawia skończyć ze swoim południowym sąsiadem. Hell yeah! Chłopie, nie będziesz tam dalej stał. No i Dominico wyrusza, patrzy, co się dzieje. O tak! I Dominico patrzy tutaj, oj, nie za dużo zostało, są koruptory mutalisków, już w związku z tym za długo nie będzie. Ale Dominico również jest osłonięty, Secret mógłby coś na to poradzić, ale nie ma jednostek, niestety nie ma jednostek. I teraz Roller dopiero drugi raz będzie próbował puszować, ale no, cały czas widzimy, że jego armia jest w drobnej rozsypce. Tymczasem Dominico przetacza się przez bazę Symbiotika i Symbiotika już nie zostało, widzisz? Trzeba było tymi mutaliskami robotników atakować? Nie, nie trzeba było i tyle na ten temat. No i Dominico będzie teraz pakował się do bazy Rollera. Czy będzie pakował się do bazy Rollera? Roller właśnie wykańcza Secreta, natomiast jego armia jest tak daleko od bazy, że nie będzie miał jak się obronić. Na szczęście dla niego Dominico zajmuje się wykańczaniem swojego przeciwnika, zamiast biciem do armii. Tak, widzimy pomocnych sąsiadów, tak jest, Dominico na Rulera. Teraz atakuj go, teraz jest słaby, teraz go nie ma w domu, idź atakuj. Otwórz mu safe, zjedz mu wszystkie ciastka z lodówki, tak jest, teraz kiedy nie ma go w domu. No i Dominico wpada do bazy Rulera i faktycznie robi tam rzeźnię z papką. Roller tymczasem ładuje się w medivacę, te medivaki są tak słabe, że szczerze mówiąc boję się o jego życie. No i Dominico wykańcza właśnie resztki bazy Rulera. Czy Roller się tam u góry rozładuje, czy będzie leciał medivakami, będzie ryzykował jeden dobry Fungal Growth, ale nie ma. Nie ma Fungal Growth, nie ma już inwestorów w tej armii. Natomiast Roller się tutaj rozładowuje. Oj, będzie kiepsko. A Symbiotic jeszcze coś kombinuje. Dominico tymczasem wykańcza resztę właściwie tego, co zostało w bazie. Chociaż będzie złapany w bardzo kiepskiej pozycji na Terana. Chociaż Teran podszedł za blisko, dzięki temu Zerg może po prostu go przytulić. Chodź, przytul się, bracie, prawda? Nie jest wcale źle. Tak jest, bardzo ładnie Dominico swoimi jednostkami bardzo ładnie tuli się do przeciwnika, co więcej ma plus 2 upgrade'u. Ile ma upgrade'u w Roller? Plus 1, stary, twoją ksywkę się strasznie trudno wymawia, zwłaszcza kiedy mówi się to szybko. Tymczasem Dominico wyrusza ze swojej bazy z powrotem, żeby zbierać minerały. Zostało go jeszcze troszkę, patrzy, co się dzieje naokoło, ale już nie jest tak pewien siebie, by atakować przeciwnika. Tych medivaków, obecnie Roller ma najwięcej na mapie medivaków, najmniej na mapie jednostek. Medivaki będą wszystkie ścigać się po prostu w kolejce, żeby leczyć jednego Marinesa i jednego Marudera. No ale nic, Dominico tymczasem przetacza się przez bazę Greengrove'a, który jednak jakoś się próbował odbudować, a za dużo go tam nie zostało jednak. No i nic, Greengrove tutaj, prawda, próbuje, nie niszczcie mnie, nie niszczcie, prawda, ja wam na koniec sztylet w plecy biję. Tymczasem zobaczmy, co to za ładna formacja powstaje. Secret postanawia się odbudować na bazie, która nie ma minerałów, co jest
kontrowersyjną decyzją. No ale widzieliśmy, że Secret bardzo ładnie się do tej pory trzymał, po drodze Roller go oczywiście przemaszerował, ale Secret dalej się jakoś trzyma w tej grze, w związku z czym możemy uznać, że ta strategia nie jest wcale taka zła. Green Groove dalej prosi o to samo, ej, zostaw coś, jeszcze was wszystkich zniszczy, no zostaw, nie bądź zły, nie bądź zły, bądź kolega, zostaw coś troszkę, tak jest, zostaw. No i Dominiko jednak nic nie postanawia nie zostawić, została jeszcze jedna ekspansja na dole, jeszcze jedna ekspansja na kolejnym dole. No, ale chłopaki za chwilę będą się musieli wykończyć i w sumie przez to, jak daleko Dominiko zaszedł w tym wszystkim, tak naprawdę po raz kolejny to Roller wychodzi na prowadzenie, ponieważ udało mu się odbudować swoją armię, co więcej uzupełnioną o te wszystkie wyrąbiste medivaki. Tymczasem strasznie duży jest Symbiotika. Symbiotik może potencjalnie być siłą, która przeważy bitwę pomiędzy Rollerem a Dominiko. No, Dominiko nie zostało zbyt dużo jednostek, ma troszkę minerałów, których ledwo wydobywa, ma trochę jednostek, które biegają po mapie, natomiast Secret tutaj, no, Secret bardzo, bardzo kiepsko wygląda, ale trzyma się i buduje kolejne buduje kolejne jednostki, zatem znowu przyjął strategię, udajemy martwego. No cóż, widzimy próbę wymiany minerałami, natomiast to jest free for all bez sojuszy, zatem niestety nie da rady. No i mamy zakrzyknięcie, wszyscy na Rollera, tak jest, wszyscy na Rollera. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, byleby tylko Dominiko z razem z Symbiotikiem nie zaczęli walczyć, co właśnie zaczynają robić, oj. To było zupełnie niepotrzebne starcie, o ile chcą razem wykończyć tego paszywego terana. Ach, nikt nie słyszał, że to mówię. No, panie Roller, siedzisz w tej bazie i kampujesz, ale w sumie nie zostało ci zbyt dużo zasobów. Roller już nie wydobywa zasobów, zostało mu tylko gaz. No i tak naprawdę w sumie Symbiotik, jeśli spróbowałby tego pusha, jeśli coś by tam machnął porządnego, fajnego, miałby sporą szansę powodzenia. Jeszcze, no, może nie przebiłby się przez wszystko, ale wyrządziłby na tyle strat, że Dominiko mógłby wykończyć Rollera po to, żeby samemu zostać wykończonym przez Secreta, ponieważ Secret rośnie w bardzo mocnego sąsiada z tych kilku minerałów, które tu zostały. No, Secret też w sumie do ostatniego minerału majduje tą mapę bardzo, bardzo ładnie. Dosyć intensywna rozgrywka jak na free for all i Roller się zastanawia, co ja teraz kurde pocznę, tutaj prawie wszystko ledwo żyje. Czy tu mamy? Mamy dwa roacze Dominika, tak schowane, że ich po prostu nie widać. Mamy również dwa changelingi Dominika, które sobie biegną, ale są rozpoznawane jako zerglingi. Zerglingi i changelingi nie są fokusowane, to jest ciekawe. No nic, Roller wybudował resztę swojej armii, wyrusza w pole i to jest okazja dla Symbiotika, by zaatakować Rollera, ponieważ lepszej okazji, lepszej pozycji dla niego już nie będzie, najlepiej na creepie. I rusza, grupa Bainingów pada prosto w armię Terana, z której właściwie nic nie zostało oprócz medivaków. Wow, chłopie, zmieniłeś całą postać rzeczy. Secret wziął kolejną bazę na złocie, to cię utrzymywało, skurczybyku, którą Dominiko niszczy. Z jakiej to okazji Secret oczywiście skorzysta. Dominiko mógłby teraz dobić Rollera, ale będzie zbyt zajęty z obroną własnej bazy i wygląda na to, że to Secret podniesie się pomimo wszystko na sam koniec i ma poważną szansę wygrać tę grę. Tak jest, tych stalkerów, zelotów, wszystkiego jest tam po prostu zbyt dużo, by ktokolwiek miał szansę teraz mu się sprzeciwić. Roller nie ma kolejnej bazy, tutaj przelatuje dopiero swoim command center, ale szczerze mówiąc nie widzę, jak miałby to zrobić. Symbiotik tymczasem wyruszył masą roachy na Dominika. Czemu oni się wykańczają, kiedy tak naprawdę mają wspólnego przeciwnika? Chyba chodzi o to, kto pierwszy odpadnie z gry. No nic, takie to już walki bratobójcze widywaliśmy wcześniej, no i chyba samą siłą upgrade'ów tutaj Dominiko wygrywa to starcie, pomimo że było go najzwyczajniej w świecie mniej. Roller dalej trzyma się armii, która jest złożona w kompozycji głównie z medivaków. Secret rozwala resztki zerga mieszanką właściwie zeloty stalkery, która jest szalenie efektowną mieszanką, jeśli gramy we free for all, ponieważ jest bezpieczna i właściwie dobra na wszystko. Secret wpada w kolejną bazę Dominiko i Dominiko za chwilkę zostaje wyeliminowane z gry, ale no, jako swój ostatni push postanawia zemścić się na Symbiotiku, który mu właściwie wcześniej pomógł, ale Symbiotik nie pozostaje dłużny. Symbiotik bierze dwie ekspansje, to sam zaraz zniszczyłem przez Secreta, no i został na mapie tak naprawdę Secret, Roller i troszkę, ale tu naprawdę troszkę Symbiotika, no za dobrze to nie wygląda. Dominiko traci właściwie wszystko, co miał, tak długo miał przewagę, tymczasem Secret niszczy praktycznie wszystkich, ale na dole powstaje nam
małe imperium zła zielonego. No, no, no. Secret górą przemaszerowuje. Póki co jeszcze nikt nie ma armii, która byłaby sobie w stanie z nim poradzić. Chłopaki nie wpadną na pomysł, żeby w kilku się na niego machnąć, ponieważ postanowili się po prostu dobić. I skoczyć sobie do gardeł. No i Secret przetacza się przez ziemię swoich sojuszników. Idzie prosto na Rowlera, który nadal ma w większości mediwaki i troszkę, ale to tylko troszkę jednostek lądowych. No, Secret zaraz będzie atakował Terrana. Na pewno jest w bardzo dobrej pozycji. Z dołu tymczasem leci masa zerglingów. W sumie będziemy mieli bitwę trzystronną. Bardzo ładnie zerglingi na dole, ale nikt nie wchodzi w paradę Secretowi. Bardzo ładnie Secret atakuje z góry. Na dole zerglingi robią swoje z bazą Rowlera. I decydujący właściwie wpływ na to, co się dzieje, ma armia Green Grove'a, która była tak bardzo niedoceniona. W sumie Terran bardzo ładną pozycję przeparkowuje swoją armię do góry i z góry w sumie niszczy całkiem sporo zelotów, jakby na to spojrzeć. Tymczasem na dole zerglingi kotłują, chcą coś wykombinować, ale nie mogą za chwilę dojść do dostacia za armią Secreta i to właściwie będzie oznaczało koniec Green Grove'a, który i tak odebrał w sumie decydującą rolę w tej bitwie. No, zerglingi się mocno skotłowały, na pewno padnie dużo stalkerów, tak jest, natomiast zerglingów właściwie nic nie zostanie, chociaż jest ich tak sporo, że no, Secret ponosi ciężkie straty, ale za dużo go tam po prostu nie ma. Tymczasem Roller wykorzystuje swoją chwilową przewagę i atakuje z góry, bo właśnie co ma teraz robić? No i Secret dalej dobrze siedzi ekonomicznie, dalej dobrze siedzi produkcyjnie, bardzo ładnie, ostatnia starcia już w tym meczu. Pytanie, kto wygra, to jeszcze nie jest do końca pewne. Green Grove cały czas ma potencjał odmienić losy tej walki, co byłoby poniekąd zabawne, biorąc pod uwagę, że 3 razy już ginął i mówił, proszę nie niszczcie mnie. Tymczasem Roller cały czas trzyma ma się tej swojej ekspansji, prawda, ma 15 mediwaków, w związku z czym jest całkiem bezpieczny, no ale panowie, powoli grę już czas kończyć. Przepraszam, Symbiotic również dosyć dobrze wygląda w sumie, odbudowuje się powoli, no, kiedy Secretowi kończą się minerały i skończyły się minerały właściwie już wszędzie. Oj, no, ten ma taką armię przez całą grę, nie wiadomo o kim mowa, natomiast tak właśnie się dzieje. Symbiotic dalej w grze, dalej jakoś żyje, no i Secret właściwie będzie musiał decydować, przez którą, po prostu przez którego przeciwnika się przetoczyć. Decyduje się przetoczyć przez Green Grove'a, który już po raz 15, prawda, w tej grze się podniósł z łopatek, to jest gracz, który się nigdy nie podaje. Tymczasem armia Secreta została otoczona przez zerglingi, stalkery na pewno polegną w dużych ilościach, natomiast zelotów jest po prostu za dużo. Secret wziął nawet swoich robotników do ataku, no i niszczy ekspansję przeciwnika. Tymczasem rusza się tutaj Roller, który może będzie chciał złapać ich w biegu. Nie będzie chciał, to by było dosyć głupie podlatywać nad stalkery swoimi mediwakami, które mają mało życia i są naładowane ostatnią resztką armii. Natomiast krąży Roller, ponieważ nie wie, co z sobą począć po prostu. No, w gruncie rzeczy, chłopaki, to jest moment na ostateczne starcia. Green Grove już nie ma szansy się z tego podnieść. Tutaj biega jeszcze Symbiotic, prawda, który coś kombinuje, z Roller, który coś kombinuje. Czy ja mam... Nie mam referee, zawsze zapominam sobie ustawić referee, ale myślę, że to jest moment, w którym możemy ogłosić zwycięstwo Secreta. Secret przetacza się przez armię przeciwnika, zostało go najwięcej. Roller próbuje dropować na Symbiotica, bo musi ustanowić jakąś kolejną ekspansję gdzieś, skądś, ale wygląda to, że to Secret niszczy wszystkich i nie ma obecnie na planszy żadnej armii ani potencjału do tego, by któraś z armii była w stanie go powstrzymać. Roller postanawia zrobić jeszcze ostatniego dropa na sam dół, ale Secret swoim imperium zła wygrywa po prostu wszystko. Czerwony Protoss niszczy wszystko. Bardzo ładna pozycja Rollera za minerałami, także zerglingi nie mogą go otoczyć. Symbiotic, Secret drużynowy win. Nie ma czegoś takiego. Secret wygrywa całą partię. Gratulujemy Secretowi bardzo dobrze rozegranej partii, bezpiecznej, odbudowania się właściwie, powrotu do tej gry, bo przecież na samym początku był bardzo, ale to bardzo mocno niszczony. Ja poprawię jeszcze koszulkę, prawda? O, tak jest bardziej symetrycznie. No, zatem mamy za sobą dosyć długą grę Free for All, drodzy widzowie. To była przedostatnia gra i jeszcze jedną pykniemy. Boję się, jak będzie z moim biednym gardłem, na jeszcze jedną grę pykniemy, ale najpierw napiję się herbatę. Pozdrawiam was, drodzy YouTubianie, zaraz wracam do tych z was, którzy są na żywo. Czajnik tam właśnie odlatuje.